I tam w kolejnym filmiku. Jak widać, trzymam w ręce jedną z mini hojneczek. Udekorowaną tymi rzemieślniczymi ozdobami. Z tutaj, właśnie ta z liści, trawy iglastej, ta rzemieślnicza ozdoba, ta rzemieślnicza ozdoba właśnie z tego Stoiska, również i zapachowego, właśnie z Madagaskaru. Te czapeczki, które pokazywam, są w różnych kolorach. Ja tu tym nie po o, w ciemniejszym beżu, te takie rzemieślnicze, w takich bazowych kolorach, neutralnych. Tutaj u góry ta też rzemieślnicza z ekotargu, laska cukrowa, taka dekoracja od góry A, tutaj jeszcze jest ta gwiazdka ekologiczna, też w takim neutralnym kolorze Stanowiłam nagrać przed wyjściem króciuteńki, króciuteńki filmik, taki około święto Mikołajowe, właśnie, już z tą naszą pierwszą choineczką Będą jeszcze dwie albo trzy, zależy ile tutaj wyczuł poogarniam, generalnie dwie jeszcze, na pewno być może trzy to jest taka na razie taka mini choineczka, Natomiast w yy, przedpokoju chcemy większą, yy, większą i naturalną. Z tego co wiem, nie sypie się jodła, także myślę, że może tak. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze muszę pewne sprawy poogarnąć, Ale na razie jest ta mała właśnie z wykorzystaniem tych yy, właśnie ekologicznych, takich właśnie szlachetnych, rzemieślniczych w takich neutralnych, właśnie bazowych, wszystkich ekry, beży i tak dalej kolorystyce. Spieram się, odezwę się może z drogi, nie wiem teraz przechodzę z takim tematem, takim dodatkowym filmem, z takim zapytaniem: jaki klimat świąteczny zapachowy e, lubicie najbardziej? E, czy macie może jakiś zapach właśnie z klimatem, motywem nutami świątecznymi? Czy takowe lubicie w grudniu, koło świątecznie, świątecznie i tak dalej, czy też może totalnie nie? Oraz e, jaki klimat, nuty, motywy świąteczne, zimowe, grudniowe i tak dalej, świąteczne, bożonarodzeniowe, e, że tak powiem, macie w wyobrażeniu, a czegoś takiego nie udało się namierzyć w perfumach? Może jeszcze przed wyjazdem zdążę coś takiego się pobawić, jako wyzwanie zrealizować. E, także zapraszam serdecznie do dzielania się informacjami. Czy takie zapachy lubicie, macie, co możecie wskazać i jakie nuty, motywy, wyobrażenia macie, że tak powiem, w głowie, których na przykład nie udało się namierzyć. To nie znaczy, że ich takich nie ma, ale wam się nie udało namierzyć. Wtedy ja może wskażę, że już coś takiego jest w zapachach na rynku, a jeżeli stwierdzę, że też takiego czegoś nie poznałam, to może się pobawię i coś takiego w ramach kolejnego wezwania perfumowego stworzę. To będzie kolejny taki nadprogramowy zapach świąteczny. Poza serią 24 okienek w ramach moich zapachów świątecznych, ja jestem wybitnie Bożonarodzeniowa, do tego stopnia, że chyba nie znam tak uzależnionej innej osoby. To już nie chodzi o takie kwestie, że ja już w październiku przetargałam pierwszą ozdobę, że ja choinkę mogę mieć pół roku że po prostu uwielbiam takie klimaty i zwłaszcza takie rzeczy typu choinka, same światełka w jednym kolorze i myślę, że tak to będzie u nas właśnie w przedpokoju stało w każdym razie raczej właśnie taki klimat świąteczny, ale raczej minimalistycznie bardzo lubię światełka i właśnie takie miejsca ozdobione tylko światełkami również te ozdoby na drzwi, te takie wieńce i w ogóle mamy w tym roku taką ozdobę na drzwi Pierwszy raz W ogóle lubię takie klimaty, świąteczne smaki, świąteczne zapachy Świąteczny klimat I dla mnie to jest dużo wcześniej i do dużo później Ale jeszcze może do tego wrócę Natomiast, a w ogóle wybieram się dzisiaj W ogóle już ustaliłam, kiedy ulica, pewna ulica w Gdyni zamieni się w świąteczną To już ustaliłam Oprócz tego jest jakiś taki też inny jarmark świąteczny, to może odwiedzę Nie wiem, odwiedzę, odwiedzimy, zobaczymy w każdym razie Dariusz, że na jakiś jeden jarmark się ze mną wybierze. On nie jest jakiś taki, że tak powiem, świąteczno-jarmarkowy. Świąteczny może tak, ale jarmarki może niekoniecznie. Ja zresztą też jakoś tak we Wrocławiu nieszczególnie wpadałam. Czasami tam gdzieś będąc w ręku zahaczałam, ale to nie było jakieś takie, że muszę, muszę. Natomiast czasami w takich miejscach pojawiają się, że zapachowe, więc pod tym kątem też to mnie interesuje. Jakieś takie produkty zapachowe, właśnie jakieś nie wiem, rzemieślnicze produkty zapachowe, jakieś właśnie świeczki w klimacie świątecznym, to się takie rzeczy też z nowych rzeczy się pojawiają. Czyli nie wiem, w danym roku na przykład tego nie ma, potem jest, ale to też są jeszcze inne jarmarki bez jakby Czasami ci sprzedawcy to są po prostu i tu, i tu, jakby to już jest wtedy kojarzone. W każdym razie. Ja jadę coś odebrać na taki ekotark w Gdańsku, który jest tylko dwa razy w tygodniu, mi w ogóle w weekendy nie pasuje, także w czwartek jadę i um, dzisiaj jest czwartek po, um, po Mikołajkach. Natomiast um, nie wiem, czy my się bierzemy. mamy trochę planów, tych miejsc jest jeszcze dużo do odwiedzenia, zobaczymy. Um, nie wiem tak naprawdę, czy chcę tracić czas na kolejną wizytę na jarmarku w Gdańsku. Nie wiem, może właściwie nie będę sama, tylko odwiedzimy ten w Gdyni, tylko że on jest ponoć bardzo malutki. Na pewno ujca się zamieni w bujcę świąteczną, ale to akurat w sumie jeden dzień będzie nam pasował. No zobaczymy, bo to na niby tylko kilka dni podane są. Natomiast byliśmy na tym powiedzmy takim mini jarmarku świątecznym, tym przy przystani poza Gdynią. To w sumie byliśmy. Tylko, że to jest nie tyle jarmar, to takie bez... taki... Miejsce z różnymi stoiskami rzemieślniczymi, nie tylko i właśnie ekologicznymi, i tak dalej, i teraz właściwie poświęcone jest to dosyć mocno tematyce świątecznej. Dlatego właśnie tam, gdzie ja teraz dzisiaj jedem na ten ekotarg, on też nie jest typowo jakimś jarmarkiem, ale tam też są po prostu pojawiają się kwestie świąteczne, jakby no, siłą rzeczy, więc jakby też jest takie trochę. No dobrze. No ale arma świąteczny to nie jest to samo co taki ekotark świąteczny, jest jakby dobrze. W każdym razie zapraszam do dzielenia się informacjami w kwestii właśnie tych zapachów świątecznych. Czy lubicie, macie, nosicie, nie nosicie i właśnie jaki klimat świąteczny na przykład nie udało się namierzyć. Mam nadzieję, że jednak jak najwięcej osób da znać, jaki klimat świąteczny nie udało się namierzyć.